każdy Polak obowiązany jest przy ujrzeniu każdego Niemca noszącego mundur ustąpić miejsca na chodniku. Ukłon oddany być musi przez Polaka przez zdjęcie nakrycia głowy i odpowiedniej prostej postawy. Kto się temu zarządzeniu przeciwstawi, liczyć się musi surową karą lub aresztowaniem. Obowiązek ukłonu przez Polaków podlega też w stosunku do wszystkich godeł partii, wojska i rządu, jako też i samochodu służbowego oznaczonego chorągiewką służbową. Der Kreisleiter gezeichnet Markgraf, Oberbereichsleiter. Dworek w podwarszawskich Olszynach, miejsce konspiracyjnych spotkań pierwszego dowódcy Służby Zwycięstwa Polski generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Torwida oraz pułkownika Stefana Roweckiego, jego zastępcy i szefa sztabu. Komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej został Rowecki w czerwcu 1940 roku, a od lutego 1942 roku był dowódcą Armii Krajowej. Najbardziej znanym pod późniejszym pseudonimem Grot. Jego podpis figuruje pod wszystkimi depeszami związanymi z wysłaniem mnie jako kuriera do Sztokholmu. Wszędzie jest Kalina podpisane, ale ja go na oczy nie widziałem. Natomiast bardzo wiele o nim mówili generał Pełczyński, Komorowski, pułkownik Iranek Osmecki, ci wszyscy ludzie, którzy się z nim zetknęli. I właściwie to był stosunek uwielbieńczy. Rowecki miał za sobą powszechną opinię swoich współpracowników jako najwybitniejszy dowódca Armii Krajowej, który jednak miał także ogromny zmysł polityczny i jego niewątpliwą zasługą jest scalenie organizacji wojskowych. Poznaliśmy się w październiku 1939 roku. Ja wracam do domu. Mamusia mówi, chodź przedstawię cię komuś i wchodzimy do mojego pokoju i tam siedzi bardzo przystojny pan. I mamusia mówi, chyba będzie wam odpowiadała. A on mówi, no chyba tak. I jeszcze generał potem powiedział do mamusi, może ona jest za młoda, bo dosyć młodo wyglądałam. No ale potem powiedział, nie no, niech będzie. No i tak została łączniczką generała Grota. Po Tokarzewskim funkcję komendanta ZWZ-u objął generał, wtedy jeszcze pułkownik Stefan Rowecki, jego zastępca. Piłsudczyk, legionista, ale człowiek o bardzo otwartej głowie. Raz go tylko spotkałem na jednej z odpraw. To nie była odprawa związana bezpośrednio ze mną, a kilka innych osób. O bardzo otwartej głowie, który potrafił rozmawiać ze wszystkimi. Urodził się 25 grudnia 1895 roku w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kaliskiej 1. Na chrzcie w kościele Farnym drugie imię Paweł otrzymał na cześć przodków matki, pradziada uczestnika powstania listopadowego i stryjecznego dziada generała, założyciela pierwszego w kongresówce gimnazjum z polskim językiem nauczania. Ojciec matki, Damian Chrzanowski, walczył w powstaniu styczniowym. Matka moja Zofia, wspominał później, urodziła się w roku 1864, niedługo po wyjściu dziadka z więzienia. Stąd może tyle w niej zawsze było patriotyzmu, oddania ojczyźnie i nienawiści do wrogów, a szczególnie do Moskali. To widać też wyssałem z piersi matki. Swoją służbę Rzeczypospolitej zaczął wcześnie. Już w czasie nauki w gimnazjum w Piotrkowie działał w tajnym skautingu. Zaś podczas nauki w szkole Wawelberga i Rotfanda w Warszawie, w polskich drużynach strzeleckich. W Legionach Polskich walczył w szeregach 5. Pułku Piechoty Zuchowatych, dowodzonego przez Tokarzewskiego. Przeszedł cały chlubny szlak bojowy tego oddziału, znaczony głośnymi bitwami pod Łowczówkiem, Konarami, Kościuchnówką.
Trzykrotnie ranny, otrzymał wówczas swój pierwszy awans oficerski. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził załogą Kowla i był oficerem sztabu generała Śmigłego w Bitwie Warszawskiej. W 1920 roku ożenił się z Haliną Paszkowską, z którą miał jedyną córkę, Irenę. Po kilku latach małżeństwo rozpadło się, a Rowecki ożenił się powtórnie. Przez 5 lat dowodził 55. Pułkiem Piechoty w Lesznie Wielkopolskim, co uważał za duże wyróżnienie. Potwierdziła się opinia z Wyższej Szkoły Wojennej. Będzie wspaniałym oficerem na wszystkich stanowiskach. O uznaniu przełożonych świadczył awans do stopnia pułkownika. Zaś o uczuciach miejscowej ludności opinia głosu Leszczyńskiego. Umie jednać miłość społeczeństwa dla wojska. Później z rozrzewnieniem wspominał tamte lata i coroczne majowe wycieczki na Wyspę Konwaliową. Potrafił także znaleźć czas na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, własne studia i pisanie. Do najbardziej znanych i cenionych jego opracowań należą podręcznik Umocnienia polowe i książka Walki uliczne z 1928 roku. Przeniesiony z Leszna do Czortkowa, dowodził tu przez 3 lata Brygadą Korpusu Ochrony Pogranicza Podole. Potem w Kielcach był krótko zastępcą dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów, z której pochodziła ostatnia zmiana załogi na Westerplatte. Czas pokojowej służby wojskowej dobiegał gwałtownie końca. Wiosną 1939 roku ojciec z Kielc przeniósł się do Warszawy i został dowódcą dużej jednostki. Kawalerzyści przechodzili na czołgi, więc proszę sobie wyobrazić, chłopak, który miał z koniem do czynienia, potem dostawał motor. Zawsze twierdził, że pewnie oświeja, zanim tych swoich żołnierzy nauczył dobrze prowadzić samochody. 1 września od kilku dni mieliśmy codziennie jakieś alarmy lotnicze, jakieś przygotowania były. 1 września usłyszeliśmy również alarm. Pamiętam, że ojciec akurat się golił. I wyszedł do łazienki, poszedł na balkon i zaczął się przyglądać, bo myśleliśmy, że to są zwyczajne ćwiczenia wojskowe, prawda, przeciwlotnicze. I w pewnym momencie zawołał do mnie Irena, daj lornetkę. Ja przyniosłam tą lornetkę i potem ojciec tak wszedł, zawsze był szybki, energiczny, te ruchy takie miał zawsze pewne, to tutaj bardzo wolniutko wszedł do stołowego pokoju, spokojnie położył tą lornetkę i powiedział, to nie są ćwiczenia, to już jest naprawdę wojna. Dowodzona przez Roweckiego warszawska brygada pancerno-motorowa wykonała prawdopodobnie pierwsze w dziejach wojen nocne natarcie czołgów pod Tomaszowem Lubelskim. Po kapitulacji początkowo zamierzał przedostać się na zachód, ale powstrzymał go Tokarzewski, który napisał później, znając wspaniałe kwalifikacje tego oficera, postanowiłem za wszelką cenę pozyskać jego współpracę. Wszechwładny okupant pozbawił ludność podbitego państwa niemal wszystkich praw. Na każdym kroku brutalnie tępiono wszelkie przejawy polskości. Powszechnie stosowano zbiorową odpowiedzialność i ślepy terror na masową skalę. Zostało mi do dziś dnia, że jak gdzieś byłam, to ja zawsze zapamiętuję, ale nigdy adresu nie pamiętam. To trzeba było zaraz wymazać z pamięci. Zresztą truciznę dostawałam zawsze ja i rozdawałam całemu KG. Konspiracja była bardzo daleko posunięta i dzięki temu udało się uniknąć, mimo nieuchronnych wsyp, większych wsyp, częstych wsyp. Było kilka bardzo bolesnych, szczególnie w latach 42-43, kiedy Niemcy się bardziej wpracowali przez swój wywiad oczywiście w działanie podziemia, ale jednak sparaliżowana działalność nigdy nie była. Moja praca polegała na tym, że były zebrania u nas w domu. To było raz, 2 razy na tydzień. Pamiętam, że kiedyś poszłam do... Zaraz, gdzieś koło Nowego Światu, taka uliczka i tam były takie panie,
z konspiracji, ale takie, wie pani, co to proste włosy, takie zasadnicze, takie nieumalowane. I one mówią, ale koleżanka zupełnie nie wygląda na osobę, która jest z konspiracji, tylko na taką panienkę, co to lata po kawiarniach. Więc ja się załatwiłam tą sprawę i wyszłam, spotykam się z generałem i mówię, ja już więcej tam nie pójdę. Taka mnie przykrość spotkała. On mówi, no chwała Bogu, że ty jesteś właśnie taka, jak jesteś, bo dlatego jesteś przy mnie tyle czasu, bo ciebie nikt nie posądził. W kawiarni tośmy robili wrażenie, że to jest jakaś randka, starszy pan z młodą dziewczyną, prawda? Im wyżej, tym ściślejsza konspiracja. Być może głęboko na prowincji, na wsi, w małym miasteczku, gdzie ludzie wszyscy się znali. Znali niekiedy od dzieci, chodzili do jednej szkoły bardzo często. Była niemożliwa konspiracja tak ścisła, bo gdy się zobaczyło kogoś z twarzy, to już się wiedziało, kim on jest. Któregoś dnia przyszedł generał Grot i mówi, teraz będzie taki dzwonek, ktoś przyjdzie, ja otworzę sam. No i przyszedł Tokarzewski i generał Grot nas przedstawia, pan doktor, no i pani Ela. No i potem oni weszli tam do salonu, się posiedzieli. Potem Tokarzewski wyszedł, Grot go odprowadził i potem wraca i pyta się, a wiesz, kto to był? No ja mówię, no pan doktor. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo on powiedział, że niestety, ale ciebie zna i ty jego. Mój bezpośredni zwierzchnik w AK, świętej pamięci już obecnie od kilku lat, adwokat dr Kazimierz Ostrowski z Krakowa. Ja nie wiedziałem, jak on się nazywa, ale wiedziałem o tym po powstaniu warszawskim. Nie wiedziałem również o tym, że znany mi młody historyk Aleksander Geisztor, którego spotykałem w antykwariatach warszawskich, oglądaliśmy razem książki i znaliśmy się z nazwisk, jest moim szefem wyżej, a on nie wiedział, że to ja jestem ten Teofil, jego podwładny, którego raporty czytuję. Brutalny terror okupanta nie zdołał powstrzymać tworzenia i rozwoju wojskowych i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego. Do najważniejszych i najwcześniejszych form walki należały wywiad i łączność Armii Krajowej, obejmujące swym zasięgiem niemal całą Europę. Ograniczona ilość była tych powstępów, które przyjmował Grot ze względu na konspirację. Nie mniejsze w drugiego oddziału i szefowie tego Biura Studiów Wojskowych, w którym ja pracowałem, mieliśmy kontakt co miesiąc. Zawsze meldunek miesięczny składał się z kilkuset stron. Taki meldunek szedł później na przykład w agrafce do krawatu. Mikro była taka fotografia. Co miesiąc taki meldunek szedł do Londynu. Oprócz tych meldunków miesięcznych, które szły do Londynu jako mikrofotografie, to codziennie były meldunki radiowe. Przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej przez pracę Biura Studiów Wojskowego Oddziału II Komendy Głównej uzyskaliśmy całą plan koncentracji sił niemieckich przygotowanych do ofensywy. Nawet z nazwiskami dowódców pułków. To była szalona praca. To była praca, która polegała na ocenie wszystkich meldunków, które przychodziły do oddziału drugiego z całego świata. Byłam emisariuszką generała Grota. Byłam od początku 1940 roku kurierką zagraniczną Komendy Głównej Armii Krajowej. I ponieważ miałam dobre kwalifikacje, znałam dobrze język niemiecki, miałam w Katowicach swoją placówkę, nazwałam ją cyrk i stamtąd w trzech kierunkach odbywała się ta łączność Komendy Głównej. Na Alzację, do Szwajcarii, na Lotaryngię do Francji i do Berlina, przede wszystkim do Berlina. Armia Krajowa przyczyniła się do zwycięstwa nad Hitlerem przede wszystkim przez niezwykłą rozbudowę sieci wywiadowczej.
Gdyby nie było skutecznego bombardowania Peenemünde, gdyby nie było bombardowania innych zakładów na podstawie informacji dostarczanych przez wywiad polski, broń, zwłaszcza V2, mogła była zrównać z ziemią Londyn. To były pociski, którym nie można było przeciwdziałać ze względu na ich tor, ze względu na to, że spadały po prostu z nieba prostopadle. Nie można było nic zrobić. I to zostało udaremnione przez dwie rzeczy. Zniszczenie Peenemünde i systematyczne niszczenie na podstawie meldunków Armii Krajowej fabryk produkujących obie te broni, jak również ich części składowych. Myślę, że za mało się wie o tym, jak funkcjonowała ta łączność zagraniczna. To był tak precyzyjny aparat i tak trudny do zrozumienia dla człowieka, który nie tkwił w konspiracji, ale działał. Łączność od Warszawy do Zachodu funkcjonowała dobrze. Kolejarze to była nasza sieć łączności. Kolejarze to była nasza sieć wywiadowcza. Przecież to kolejarze meldowali o transportach wojskowych. Ale kolejarze przede wszystkim mogli wszędzie docierać. Przecież ja mogłem działać tylko i wyłącznie dzięki pomocy kolejarzy, którzy wyposażyli mnie w mundur kolejarzy. Wykradli dla mnie autentyczne formularze legitymacji. I przede wszystkim przepustki graniczne. Ogromne znaczenie dla podtrzymania ducha w społeczeństwie miały akcje organizacji małego sabotażu Wawer, wykonywane przeważnie przez harcerzy z szarych szeregów. Raz jeździliśmy tramwajem razem, jechaliśmy gdzieś, potem rozstawaliśmy się i w pewnym momencie kiedyś pamiętam, że ojciec tak ściszył głos, popatrzył na mnie i mówił: słuchaj, znowu ten typ jakiś mi się tutaj przygląda, ja wyskakuję, a ty pamiętaj, jak wysiądziesz, to zwróć uwagę, czy ktoś za tobą nie idzie. I właściwie cały czas robiło wrażenie, że on tak jak tropione zwierzę. Nawet kiedyś powiedział: jestem myśliwym. Gdyby zwierzęta mogły rozumieć, to bym wiedział, co czują, bo teraz ja jestem takim tropionym zwierzęciem. Na terror okupanta odpowiadała Armia Krajowa wprowadzaniem różnych form walki sabotażowej i dywersyjnej. Sięgnięto nawet do metod zupełnie nowych, na przykład do dywersji psychologicznej w środowiskach niemieckich. On przywiązywał niezwykłą wagę do oddziaływania na moral nieprzyjaciela i on był inicjatorem akcji N, czyli wojny psychologicznej. To było podrabianie podziemnej prasy niemieckiej o bardzo szerokim wachlarzu. Niemcy dostawali w taki sposób, że ani na moment nie podejrzewali, że to pochodzi z kuchni nieprzyjaciela. Byli dumni, pokazywali czasem nawet Polakom: ho, ho, my także mamy nasz Untergrund, czyli nasz ruch podziemny. Więc to było bardzo skuteczne, muszę powiedzieć, i świetnie prowadzone, bo żyli jeszcze polscy żołnierze Wehrmachtu z I wojny światowej, którzy świetnie znali slang żołnierski, żargon żołnierski, niemiecki. I to było tak świetno niemczyzną pisane, że żaden Niemiec nie mógł podejrzewać nawet, że to pochodzi z rąk Polski. A Gestapo wiedziało, ale tak się wstydziło tego faktu, że ten pokonany wróg jeszcze jest zdolny do ofensywy, że nigdy się nie przyznawali. Drugi kierunek był bardziej interesujący. On polegał na fałszowaniu różnego rodzaju wojskowych i cywilnych rozkazów niemieckich. No na przykład, powiedzmy, załoga Ursusa, który produkował na potrzeby wojskowe, dostaje pismo oficjalne, że rodziny Führera są dniem wolnym od pracy. Więc oczywiście ogłaszają, że dzień jest wolny od pracy, co było oczywiście nieprawdą. I za późno, żeby już to sprostować, jeden dzień produkcji wytrącony. Albo na przykład, że Volksdeutsche muszą się zgłosić na badanie czystości rasy do jakiegoś urzędu i przynieść ze sobą ręcznik. Otóż ten ręcznik
budził przerażający lęk, bo oni nie wiedzieli, co będą z nimi robić tam, żeby tę czystość rasy zbadać. Więc psychologiczny skutek tego był bardzo duży. I jak powiadam, twórcą, inicjatorem tego wszystkiego był Rowecki, a fantastycznym realizatorem Tadeusz Rzęczykowski i jego sztab. Rowecki potrafił rozmawiać ze wszystkimi. Teoretycznie najważniejszym człowiekiem w Polsce okupowanej był delegat rządu. Ale praktycznie, dopóki Rowecki był na wolności, Rowecki był faktycznie tą pierwszą osobą w podziemiu. Nie dlatego, żeby delegat był zły, po prostu dlatego, że Rowecki swoim autorytetem, swoim umiarem, swoim pewnym takim osobistym czarem, bo to też odgrywa rolę, potrafił i podwładnych, i rówieśników, potrafił przekonać najwybitniejszy, niewątpliwie najwybitniejsza postać Polskiego Państwa Podziemnego, to jest właśnie Stefan Rowecki. Niestety, wydany w ręce Niemców przez Polaków. Poszlaki wskazują na trójkę zdrajców Świerczewskiego, Kaczorowską i Kelksteina, ale okoliczności aresztowania Grota do dziś nie zostały przekonująco wyjaśnione. Byłam łączniczką do końca. Ostatnią osobą byłam niestety 30 czerwca 1933 roku. I to do dziś dnia pamiętam każde słowo, cośmy zamienili. Pamiętam jego, jak się żegnaliśmy na środku placu Narutowicza, a on poszedł tam właśnie do tego swojego mieszkania. Tego adresu to tylko 3 osoby znały, a potem miał być na Barskiej 5. Już nie przyszedł. Potem się okazało, że go zaaresztowali. Aresztowany został w Warszawie przy ulicy Spiskiej 14. Przewieziony natychmiast samolotem do Berlina, odrzucił ofertę udziału we wspólnej z Niemcami akcji antysowieckiej. W połowie lipca 1943 roku Rowecki został osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, w części zwanej Zellenbau, inaczej Prominentenbau. Według relacji Heinricha Himmlera nawet Hitler nazwał więźnia wielkim człowiekiem. Nie przyniosły żadnego rezultatu zabiegi premiera Mikołajczyka o interwencję Zachodu w sprawie aresztowanego dowódcy Armii Krajowej. Winston Churchill w odmownej odpowiedzi podkreślił jednak wybitne usługi Roweckiego dla sprawy alianckiej. Okoliczności i data jego śmierci pozostają nieznane. Też mówił kiedyś, ale to już też tak pod koniec. Ja, jak się skończy wojna, jak będziemy już po Berlinie, to ja wezmę strzelbę na plecy i ja pojadę do Afryki polować. Niektóre poszlaki wskazują, że Stefan Rowecki został zamordowany w Sachsenhausen po wybuchu Powstania Warszawskiego.